Cześć, dzisiaj Ares, czyli taki typowy osiłek napakowany mało myślący koleś siłowni. Ares był synem Zeusa i Hery. Jako dziecko nie objawił żadnych zdolności, więc oddano go na wychowanie jednemu z tytanów, a że tytan za wiele nie umiał, to i jego niewiele nauczył. Jedynie do czego go zachęcał do ćwiczeń fizycznych, wyrobił mu silne muskuły i wpoił przekonanie, że najpiękniejszym zajęciem jest wojna. Ares to bóg wojny, ale wojny takiej głupiej, dzikiej i okrutnej. Ares jest totalnym przeciwieństwem Ateny, która również jest boginią wojny, ale tej właściwej. I Atena go szczerze nienawidziła i na każdym kroku dawała temu wyraz. Ares nauczył ludzi wojny i walki. Zamówił sobie u Hefajstosa cały arsenał mieczy, tarczy, włóczni i zeszedł na ziemię. Ludzie do tej pory nie wiedzieli, czym jest wojna, ale Ares ich wszystkiego powoli nauczył. Nauczył ludzkość bezinteresownego bohaterstwa. Ludzie zaczęli sporządzać sobie broń na podobieństwo tej, którą miał Ares i powoli zaczęli zmieniać ją w żołnierzy. Pokazał im, że okrucieństwo może być piękne, pełne zaszczytów i może nieść za sobą korzyści. Ares brał udział w wojnie bogów z gigantami. Gdy wybuchł bunt gigantów, Zeus powołał wszystkich bogów pod broń. Nie wykazał się w walce. Nikt go nigdzie nie widział, żeby się bił. Jednak później chodził i się chwalił o swoich dokonaniach, wielkim męstwie i odwadze i wygranych pojedynkach. Wszyscy na Olimpii mieli podziurki w nosie jego gadki i jego samego. I pewnego dnia Ares znikł bez śladu. Hermes, który wszystko potrafił wyśledzić, znalazł go w ciemnym lochu, gdzie zamknęli go dwaj zbóje. Przesiedział tam 15 miesięcy wielkiej nędzy. Długo nie pokazywał się na Olimpie. Jego ukochanym regionem Grecji była Tracja, kraj dzikich gór i jeszcze dzikszych ludzi. I on się tam czuł jak ryba w wodzie. Opowiadał im o swoim męstwie i swojej wielkiej sile i odwadze. Bogowie na Olimpie go bardzo nie lubili. Atena to tylko szukała z nim zwady, żeby go upokorzyć i pokonać. Raz go raniła w dół brzucha, poszedł się Ares pokarzyć do ojca, ale ojciec go po prostu wyśmiał i powiedział mu, żeby tu mu nie jęczał i żeby mu lepiej to zeszedł z oczu. Przedstawiono go przeważnie jako młodego, silnego mężczyznę, czasem z brodą, w pełnej zbroi, a czasem nagiego i bez zarostu. Na dzisiaj to wszystko, do usłyszenia, pa!